W sferze szkolnictwa wyższego największym sukcesem jest fakt, że dysponujemy obecnie instrumentami, które pozwalają całkowicie prowadzić proces edukacji online. Mamy przypadki pojedyncze, kiedy student, zwłaszcza w czasach pandemii, całe studia prowadził, nie pojawiając się fizycznie na uczelni. Mamy platformy takie jak Campus, gdzie umieszczamy materiały edukacyjne. Mamy platformy, gdzie możemy studenta oceniać, typu USOS. Mamy oczywiście narzędzia typu Zoom czy Google. I dzięki temu cały proces edukacji możemy toczyć online. Natomiast największym wyzwaniem, zwłaszcza dzisiaj, jest, tak jak w innych obszarach, bez wątpienia sztuczna inteligencja. To jest pytanie przede wszystkim o autentyczność prac, które przekazują nam nasi studenci, kwestia plagiatu. Z tym sobie coraz lepiej radzimy w ramach jednolitego systemu antyplagiatowego. Wprowadzono ostatnio moduł, który ma zwalczać twórczość AI. Natomiast są sprawy dużo bardziej zasadnicze, to znaczy kwestia wiarygodności materiałów, które nam AI dostarcza, dlatego że nawet jeżeli i my, wykładowcy, i studenci się zgodzimy, że możemy w jakichś obszarach korzystać z AI, to niestety AI często na razie po prostu kłamie, ma halucynacje i to może być dla procesu dydaktycznego, czy również dla badań, dla bezpieczeństwa produktów, którymi się posługujemy, istotnym zagrożeniem.